Cześć, ja jestem Maciek, a to kolejny film od Ballotate. Dzisiaj zajmiemy się Cavaliadą, a konkretnie kosztem wyjazdu na nią jako zawodnik. Chcecie dowiedzieć się, ile to może razem wyjść? Zaczynajmy! No dobrze, zacznijmy od przyjęcia kilku założeń. Na międzynarodowe zawody, jakimi niewątpliwie jest Cavaliada, nie jest wcale tak łatwo się dostać. Nie wystarczy mieć tylko gruby portfel. Po pierwsze, musimy mieć konia, która poradzi sobie w rywalizacji na tym poziomie. Po drugie, sami musimy posiadać umiejętności i uprawnienia, czyli mieć zdobyte odpowiednie klasy sportowe i licencje. Dodatkowo zarówno koń, jak i zawodnik muszą mieć opłacone te licencje na poziomie międzynarodowym. Jest wszystkie niezbędne szczepienia i badania. No dobrze, ale zostawmy już ten temat na inną okazję. Przyjmijmy na ten moment, że mamy już wszystko, co trzeba. Chcemy wystartować. Co dalej? Na zawody tej rangi zawsze jest sporo chętnych, w związku z wszyscy mogą wystartować. Wybór odbywa się więc na podstawie rankingu ogólnego PZJ, w którym punkty przyznawane są na podstawie wyników w zawodach. Trzeba więc zmieścić się w gronie szczęśliwców, którzy dostaną zgodę na start. Teraz czas na opłaty. Zerknijmy więc do propozycji Cavaliady Poznań z roku 2021, czyli najnowsze, jakie są na ten moment dostępne. Jest to taki zgrabny, około 40-stronowy plik PDF, tylko po angielsku. W końcu to zawody międzynarodowe. Nieważne, że w Polsce. No dobra, czego szukamy? Naszym celem jest start w konkursie Speed and Music. Jako że na Cavaliadzie równolegle odbywa się kilka rank zawodów, więc musimy zobaczyć, do których zawodów my się musimy zapisać. Jak widać, jest w CSI 3. OK. Przejdźmy do cennika opłat. Policzmy teraz, ile będzie kosztował cały wyjazd na zawody trzyosobowej ekipy z dwoma końmi. Czyli pojedzie zawodnik, luzak i trener. Musimy więc zapisać się na CSI 3 gwiazdki W. Dobrze. Pierwsza jest ogólna opłata od konia. Entry fee per horse. 450 euro. Tutaj wlicza się box dla konia z pierwszym ścieleniem i startowe w tych kilku wybranych konkursach. Idziemy dalej. EADCMPFI, czyli Global Equine Anti-Doping and Controlled Medication Program. Po prostu opłata antydopingowa. 25 franków szwajcarskich. Fee for manual disposal, czyli koszt wywozu obornika. Kolejne 40 euro. Fee for held customs related documents for horses, czyli opcjonalny koszt sprawdzenia dokumentacji konia. Jest on naliczany losowo w zależności od tego, czy wypadnie na nas, czy nie. Na podstawie naszych obliczeń doliczmy go. OK. Niżej mamy jeszcze opłaty za podłączenie koniowozu do prądu. Jednak dla naszych wyliczeń przyjmijmy, że jedziemy skromnie, z przyczepą na dwa konie. Nie mamy koniowozu za bańkę. Do spania szukamy jakiegoś taniego hotelu. Siano, paszę i słomę natomiast przewieziemy ze sobą, nie będziemy wtedy musieli kupować jej na zawodach, to wyjdzie trochę taniej. Spróbujemy pooszczędzić. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Policzyliśmy już wszystkie koszty za jednego konia. Przejdźmy do kolejnych obliczeń. Czas na paliwo. Oczywiście jest to kwestia indywidualna, ponieważ możemy mieszkać w Poznaniu i wtedy wyniesione kilka złotych, albo w Krakowie i będzie sporo wyższa. Weźmy jednak pod uwagę, że w trakcie roku wyjeżdża się na zawody więcej niż raz, w różnych kierunkach. Załóżmy, że średnio zrobimy 300 km w jedną stronę. Mamy więc w obie strony 600 km. Auto z przyczepą pali przeciętnie około 12 litrów ropy na 100 km, jeśli nie jest zbytnio paliwożerne. Mamy więc 72 litry po średniej cenie na ten moment 7,75 zł za litr oleju napędowego. Łatwo policzyć, że za paliwo wyjdzie około 558 zł. Teraz hotel. Zamówimy go na Bookingu, ale jesteśmy zorganizowani, więc robimy to 3 miesiące przed i mamy jeszcze duży wybór. Chcielibyśmy mieć zapewnione śniadania. Na Cavaliadę przyjeżdżamy dzień wcześniej, czyli będzie to środa. Mamy więc 4 noclegi do zarezerwowania. O, jak widać, jest całkiem przyjemna opcja za 1080 zł. Bierzemy. Gdybyśmy się spóźnili, trzeba byłoby dorzucić kilka stówek więcej, może nawet zbliżylibyśmy się do 2000. W końcu zawodników przyjeżdża dosyć dużo, tak samo jak publiczności. Przyszła pora na wyżywienie. Śniadania mamy zapewnione w hotelu, to liczmy więc obiad i kolację. Przyjmijmy, że po 20 zł przy 3 osobach i 4 dniach. Daje to razem 480 zł. Mamy już prawie wszystko. Dorzućmy do tego jeszcze zapłatę dla trenera. Bardzo nas lubi, więc bierze tylko 100 zł za dzień startów. Razem daje to 400 zł. Chyba mamy już wszystko. Zróbmy podsumowanie. Mamy więc za konia 520 euro, czyli około 2465 zł na dzień, kiedy to nagrywałem, czyli 5 września 2022 roku. 25 franków szwajcarskich, czyli około 121 zł. Przy 2 koniach daje to razem 5171,6 zł. To jest kwota, jaką zapłacimy organizatorowi, czyli Międzynarodowym Targom Poznańskim. Czyli jedna sztaba pan Lipski, jedna pan Siara, jedna sztaba pan Lipski, jedna pan Siara i aż do wyczerpania zasobu. 4 sztaby pan Lipski, jedna sztaba Siara. Dlaczego tak nie porówno? Teraz czas na resztę. Za pozostałe rzeczy wyszło 558 zł za paliwo, 1080 zł za hotel, 480 zł za wyżywienie i 400 dla trenera, czyli razem 2518 zł. Łatwo więc policzyć, że jak to wszystko dodamy, to otrzymamy kwotę 7700 zł za 4-dniowe zawody na 2 koniach. Przy czym ten koszt może być większy, jeśli wybierzemy droższy hotel, dokupimy siano na zawodach, albo trener będzie miał o wiele większy cennik, co raczej jest pewne. Co do tego, czy to dużo, czy nie, pozostawię już Wam. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Koniecznie dajcie znać, czy robić więcej takich praktycznych, liczonych odcinków, czy może powinniśmy zamknąć kanał i zabrać się za coś innego. Że ty się jeszcze zajmiesz hodowlą jedwabników. Mówiłem, że warto zostać, że końcówka listy wspaniała.